Pekinie rusza olimpiada, a w podbileńskim Niemelczynie nie lada emocje. Po raz pierwszy na zimowych igrzyskach olimpijskich wystartuje Polak z Litwy, biatlonista Karol Dąbrowski. W Niemelczynie się urodził, dorastał i tu zaczynał swoją karierę sportową. Polak krwi i kości, nasz wychowanek, no, przygoda jego zaczęła się dawno, jeszcze nie było ani szkoły sportowej, trenowaliśmy jako kółko narciarskie. Wszystko zaczęło się u jego w garażu i w piwnicy, z jego rodziny pomocą, tak? Bo naprawdę nie było tej bazy, nie było tych warunków. Zbieraliśmy się u trenera w domu, w prywatnym domu, tam w garażu, w korytarzu przyubieraliśmy się i wychodziliśmy właśnie w te lasy tutaj trenować. Танцював в Віленщині ще в тенчасі, на данжел і потанчити, побігати на нартах. Потім почалися пригоди з клубом спортовим Польонія. Потім вона прикладилася клуб Польонія Вільнину, а у нас вдалося вже стала утворена школа спортового району Віленського. Ну, і в тенчасі вже на поважні почалися ми тренувати. Karol poszedł w ślady swego nauczyciela. Pan Marian zaczynał jako narciarz, był mistrzem Litwy, potem w biatlonie stawał na podium całego Związku Sowieckiego. Jednak nie udało mu się trafić na olimpiadę. Z uczniami także zaczynał od biegówek. Od razu my robiliśmy narciarstwo biegowe i on był dobrym biegaczem, klasykiem, też wygrywał mistrzostwo Litwy w swojej kategorii wiekowej. No, potem udało się nabyć karabinków, zawjeżdżając byłemu biatloniście, Тарас Бальоняш, Роман Мікілєвич, який удостепнив свій карабін нам трошки потренувати, пощелити. Ну, подобалося їм. Ну і пішла пригода з біатлоном. Ну. На Литві спорти зимові są в засаді нішові. Хоча ж один з двох золотих медалей, здобитих через літвінів на зимових ігрисках, здобув ще за Зв'язку Совєтського власне біатлоніста. Karol jest wielokrotnym mistrzem Litwy i od lat reprezentuje swój kraj na międzynarodowych zawodach, lecz największym jego sukcesem jest kwalifikacja olimpijska. Celem była jego olimpiada. 4 lata temu mieli kwota tylko 2 miejsca i sezon ten olimpijski jemu się nie udał i nie zakwalifikował się na olimpiadę, ale 4 lata pracy. Ta praca nieco zrobił, nie pójdzie na marne. Praca, która była zrobiona latem, co trenowaliśmy i 4 lata, cykl olimpijski. Tam była najważniejsza wykonywana ta praca, a teraz to tak naprawdę zostało się dopiąć ten ostatni guzik. Niestety, ze względu na ograniczenia Komitetu Olimpijskiego po przybyciu do Pekinu, Karol nie mógł udzielić nam nawet zdalnego wywiadu. Ale przed odlotem zapewnił, że jest w dobrej formie i będzie walczył o swój życiowy wynik. Igrzyska olimpijskie to najwyższy szczyt każdego sportowca i najwyższy ten cel, do którego każdy sportowiec profesjonalny dąży, tak? Wystąpić jak najlepiej, jak najgodniej reprezentować kraj. A jak będzie, to już zobaczymy. Każdy reprezentant oddaje sobie wszystko na maksimum. Ktoś wygrywa, a ktoś jednak musi przegrać. No. No oczywiście, my wszyscy jedziemy z tą nadzieją, żeby wywalczyć swoje rekordy, swoje najlepsze rezultaty. Tymczasem w Szkole Sportowej Rejonu Wileńskiego dorasta młode pokolenie sportowców. Razem z całym miasteczkiem będą mocno ściskać kciuki podczas biatlonowych rywalizacji. Autorytetem dla mnie jest Karol Dąbrowski. Będziemy kibicować, ponieważ to jest uczestnik z Litwy i jest z naszego rejonu wileńskiego. Między innymi dzięki sukcesom Karola, obecni wychowankowie niemęczyńskiej szkoły mają już całkiem inne warunki do rozwoju. A pierwszymi igrzyskami są dla nich igrzyska polonijne. Wychowankowie pana Mariana regularnie stają tam na podium. A w tym roku planowane są nawet polonijne mistrzostwa Litwy. W grudniu byliśmy na pierwszych polonijnych mistrzostwach świata w narciarstwie biegowym. Tamtym przywieliśmy, jeżeli nie muszę powiedzieć, 19 złotych medali z 23. Jeżeli wszystko się uda, 16 planujemy polonijne mistrzostwa Litwy w narciarstwie biegowym, jako sprawdzian przed igrzyskami zimowymi. Światowe zimowe igrzyska polonijne odbędą się 27 lutego, 3 marca. Na dzień dzisiejszy mamy delegację z Litwy,
prawie 100 osób. Jak nie w Pekinie, to na igrzyskach w Wiśle. Polak z Wileńszczyzny na pewno zabłyśnie. Ale oczywiście cała Wileńszczyzna będzie trzymać kciuki za historyczny występ Karola Dąbrowskiego. Litwa jest moją ojczyzną. Reprezentuje Litwę, reprezentuje nasz tutaj kraj ten, nasze ziemię, naszą Wileńszczyznę. To jest taki nawet podwójny zaszczyt, tak? I oby podwójne były też powody do radości. Pierwszy start Karola w sztafecie mieszanej już w sobotę, 5 lutego.